Rządy Gomułki oznaczały odejście od metod stalinowskiego terroru. Okres jego rządów określano mianem małej stabilizacji. Odnosiło się to przede wszystkim do ówczesnej stabilizacji ekonomicznej Polaków, która miała miejsce, ale na bardzo skromnym poziomie. Zniknął wszechobecny strach i masowa indoktrynacja. W tych warunkach mogła zacząć rozwijać się kultura. Rozwinęła się polska szkoła filmowa, w której pierwsze w skrzypce grali tacy reżyserzy jak Andrzej Wajda, Andrzej Munk czy Wojciech Jerzy Has. Natomiast środowiska opiniotwórcze koncentrowały się wokół tygodnika polityka. Partia jednak nadal nie zezwalała na działanie organizacji innych niż komunistyczne. Kolejna pięciolatka realizowana w latach 1956-1960 zaowocowała większymi inwestycjami w rolnictwo, usługi oraz przemysł lekki. Doprowadziło to do poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w artykuły konsumpcyjne. Na półkach pojawiły się pralki, lodówki czy pierwsze telewizory. W tych czasach na rynek zaczął trafiać pierwszy skonstruowany i produkowany w Polsce samochód osobowy, czyli syrena. Stopniowo też wzrastały płace, i mimo tego, że w sklepach nadal brakowało wielu produktów, to nastroje społeczne uległy poprawie. W kolejnych latach inwestycje gospodarcze poszły jednak ponownie w przemysł ciężki. Centralne zarządzanie gospodarką, przestarzałe w większości technologie i niska wydajność pracy powodowały, że eksport towarów był możliwy właściwie jedynie w obrębie bloku państw komunistycznych. Osią polskiej polityki zagranicznej była normalizacja stosunków z RFN oraz uznanie przez to państwo zachodnich granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Udało się do tego doprowadzić ostatecznie 7 grudnia 1970 roku, kiedy to oba państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne i RFN uznało polską granicę zachodnią. Od 1958 roku Gomułka wznowił walkę z Kościołem. Zniesiono nauczanie religii w szkołach, urzędnikom i członkom partii komunistycznej zabroniono udziału w nabożeństwach, brania ślubów kościelnych i chrzczenia dzieci. Utrudniono także remonty i budowę nowych kościołów. Wyraźnie dążono do ateizacji społeczeństwa, czyli przyjęcia postawy, że Bóg nie istnieje. Ostry atak na Kościół został przypuszczony w 1965 roku, gdy biskupi polscy wystosowali do swoich niemieckich odpowiedników orędzie wzywające do pojednania, w którym znalazły się m.in. słowa udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Wykorzystano antyniemieckie nastroje, uznając sygnatariuszy dokumentu za zdrajców polskich interesów i stwierdzając, że Polacy nie mają Niemców za co przepraszać. W 1966 roku przypada tysięczna rocznica Chrztu Polski. Kościół postanowił ją obchodzić jako tysiąclecie chrztu Polski, komuniści jako tysiąclecie państwa polskiego. Rozpoczął się swoisty obchodowy wyścig. Państwo robiło wszystko, aby zaćmić obchody kościelne i kładło bardzo duży nacisk na świeckie wydarzenia. Pojawił się program budowy tysiąca szkół, czy intensywnych prac historycznych i archeologicznych nad początkami państwa polskiego. Oprócz tego utrudniano obywatelom uczestnictwo w obchodach religijnych, organizując wtedy obowiązkowe zebrania w zakładach pracy czy pokazy zachodnich filmów. Wyrazem kryzysu w stosunkach państwa z Kościołem była odmowa wpuszczenia do Polski papieża Pawła VI, który miał wziąć udział w obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski. Na początku lat 60. część działaczy komunistycznych, którzy dostrzegali potrzebę reform politycznych i ekonomicznych w kraju, zaczęło tworzyć zalążki opozycji. Nazywano ich rewizjonistami, a zwolenników twardego, komunistycznego kursu dogmatykami. Potrzebę zmian dostrzegło oczywiście również środowisko inteligenckie. W 1964 roku 34 wybitnych pisarzy i intelektualistów, którym przewodził poeta Antoni Słonimski, wystosowało do premiera list z protestem przeciw cenzurze oraz limitom na papier. Tak zwany list 34 Został on opublikowany w zachodniej prasie, co wywołało furię gomułki, a sygnatariuszy poddano mocnej presji, ograniczając im m.in. możliwość publikowania. W 1965 roku aresztowano i skazano na więzienie dwóch młodych działaczy PZPR Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Zostali oni ukarani za pracę i próbę opublikowania tzw. listu otwartego do partii. W dokumencie tym skrytykowali w duchu marksizmu system polityczny i gospodarczy panujący w państwie, za co zostali wyrzuceni z partii, a później, jak już wspominałem, skazani na wyroki więzienia. Krytykę systemu w duchu zapoczątkowanym przez Kuronia i Modzelewskiego od połowy lat 60. prowadzili członkowie komunistycznego harcerstwa pochodzący z zakładanego kilka lat wcześniej przez Kuronia tak zwanego Hufca Walterowskiego. Określano ich mianem komandosów, gdyż nagle pojawiali się na zebraniach organizacji partyjnych i w swoich wystąpieniach krytykowali wady systemu i zmuszali uczestników do dyskusji. Jednym z liderów tego środowiska był Adam Michnik. faktyczny kryzys polityczny przerodziła się reakcja władz na grane w Warszawskim Teatrze Narodowym przedstawienie dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Władze, opierając się na reakcjach widowni, uznały spektakl za antyrosyjski, antyradziecki i religijny i ostatecznie zakazały dalszych przedstawień. To doprowadziło do zorganizowania przez studentów 8 marca 1968 roku demonstracji, która została brutalnie rozbita przez MO, ZOMO oraz uzbrojonych w pałki robotników. Protesty jednak ogarnęły większość uniwersytetów. W ich efekcie władze rozpoczęły akcję propagandową, w wyniku której zamieszki przedstawiono jako spisek synów odsuniętych od władzy przywódców partii pochodzenia żydowskiego. Ostra antysemicka nagonka doprowadziła do wyjazdu z Polski kilkunastu tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, nade wszystko inteligencji. Sam ruch studencki został brutalnie stłumiony. Narastające problemy ekonomiczne skłoniły gomułkę do wprowadzenia podwyżek cen żywności i towarów przemysłowych. Decyzję za pośrednictwem radia i telewizji ogłoszono 12 grudnia 1970 roku, czyli tuż przed świętami. Wywołało to społeczne protesty, a dwa dni później rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Sytuacja w tym zakładzie była już napięta, gdyż wcześniej zapowiedziano pracownikom podniesienie norm pracy. Strajk błyskawicznie przeniósł się na inne zakłady w Trójmieście i przekształcił się w wielotysięczną demonstrację. 14 grudnia protestujący zażądali cofnięcia podwyżek i ruszyli w stronę budynków Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Doszło do starć z milicją. 15 grudnia demonstranci ponownie zwarli się z MO. Padły pierwsze ofiary śmiertelne. Przeciwko robotnikom skierowano oddziały wojska i wydano rozkaz użycia broni przeciw protestującym. 16 grudnia ogłoszono w Stoczni Gdańskiej strajk okupacyjny, a za jej przykładem poszły inne zakłady trójmiasta. 17 grudnia, gdy robotnicy zmierzali do swoich zakładów, rozpoczęła się tragedia. Wojsko otworzyło do nich ogień. Użyto karabinów maszynowych, czołgów i śmigłowców. Ten dzień nazwano Czarnym Czwartkiem. W Gdyni zabito wtedy 18 osób. W sumie w wydarzeniach grudnia 1970 roku na wybrzeżu zginęło 45 osób, a rannych zostało ponad 1100. Mimo blokady informacyjnej ze strony władz komunistycznych, wiadomość o wydarzeniach przebiła się do społeczeństwa i niebezpiecznie podniosła nastroje społeczne. Obawiając się eksplozji, Breżniew nakazał odsunięcie od władzy Gomułki i Cyrankiewicza. Nowo powołanym pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek.